Dzisiaj zaczynamy wykopeczki w takim tereniku. Taki mamy skałkowy teren. Ładne widoki. Zobaczymy, co tutaj się wykopie. O, już gość ubrany. I ruszamy poszukać. O, tam jakaś, widzę, jaskinia. Teren. Chodzę po takiej górce. Tam taka przepaść w dół. Zobaczymy, co tu będzie. Czy to się uda namierzyć. Właśnie kopię tutaj na tej górce, na tej skale. Mam tu sygnał, ale nie mogę go jakoś wykopać, bo jest pod kamieniami. On jest taki dziwny, ten sygnał. Mogę go wykopać. Kurde. I coś to? Gwiazdka? Ale numer. Co to może być? Gwiazda? Jakiś ozdoba? Pierwszy sygnał. Na tej górce. Dość fajna. Tutaj mam jakiś sygnalik. Zobaczmy, co to było. Mamy monetkę, a monetka to 20 groszy, aluminiówka. O, 20 groszy aluminiowa, z którego roku? Rok to jest... 20 groszy. 1900. Ile to? Muszę spojrzeć tak, bo nie widzę. 69. 69. Tutaj pod samym szczytem tej górki mam sygnał gdzieś. Gdzie on to był? O, nie wiem, co to będzie, ale... Zobaczymy, czy jest głęboko, czy płytko. Łuska tym razem, tylko łuska.
Mam tutaj jakiś sygnalik. O. Tam gdzieś kumpel na dole chodzi. Tam gdzieś go słyszałem, że coś kopie. Muszę iść tam zaraz zobaczyć. Ten jest przepiękna pogoda dzisiaj. No taka pogoda, że przepiękna. Przepiękna. Wykopię sobie ten sygnalik. Taki dziwny, przepierdujący trochę. No ale dobra, zobaczymy co to będzie. O, monetka, nie. Mamy jakiś coś dziwnego. Jak to z takich terenów. Dziwne rzeczy. Ja wezmę sobie. O, coś takiego. O, jakaś ozdóbka od czegoś chyba. Ale co to jest? To nie wiem. O. Taka ozdoba chyba miedziana. No. Taki kurde kwiatek. Nie, tak to wygląda. Jakiś hak. Wykopałem hak. Albo sierp. No. Żelazo. A może je warto wykopać? Dobra, wykopiemy. Zobaczymy co tu było. Na tym żelazie. Gwoździk. Ja troszkę namierzyłem.
Na szczycie kawałek jakiejś blaszki. Niewiadomego pochodzenia. Dziwna stara blaszka. Tutaj gdzieś miałem sygnał jakiś między skałkami, o! Jakiś sygnał pomiędzy skałkami. Teraz czas, o! Zobaczymy, co to jest. Postawię sobie dziś wykrywaczek i zobaczymy. O, mamy coś takiego. Coś takiego mamy. Gwóźdź. Nie wiem. Dziwne jakieś coś. Coś dziwnego. Ale coś starego. Dziwne. Kawałek jakiegoś albo gwóźdź, albo no nie wiem. Tutaj jakiś sygnalik mam. Zobaczymy, co to było. Wykopiemy go. Tylko takiej dziury. Kurwa, jakiś kamień. Nie wiem, czy go wykopię, tylko korzeń jest pełno. Skórka. Coś pod korzeniami. Delikatnie, żeby nie rozwalić. Przeciąć korzeń. O, już pod korzeniem kopiemy. O, coś mamy. Co to jest? Nie do wiary. Nie do wiary. Ktoś zakopał śrubę. Śrubę. Chyba z takiej głębokości. Pod korzeniami. Śruba. Żelastwo. Ładny terenik. Jakiś sygnalik. Ale jest taki przeskakujący? Nie. Dziwny, pierdzący. Dobra.
Coś głębiej chyba. O, coś tu mamy. Jakąś... O, medalik. Chyba sobie go porysowałem. Kurde, tak damy. O, będzie ładnie. No. Kurde, położę. Mam taki pieniek, położę go na tym, przybliżę, bo nie chce mi. O. Chyba go porysowałem. Jakiś medaliczek. Tutaj mam jakiś sygnał. Tam kumpel gdzieś, o, tam chyba go widać. Kopię tam coś. Piękna okolica. Piękna dzisiaj pogoda. Piękną pogodę mamy dzisiaj. O, i wykopiemy sobie to. Guziczek jakiś. Jakiś stary guziczek. A jeszcze, o, się rozpadło uszko. Stary guzik. Ale chyba nic na nim nie ma. Jakiś posiłek na wykopkach. Przedtem obserwowałem kolegę przez lornetkę. No, obserwowałem cię, nawet nie wiedziałeś, jak chodziłeś tam. No. Przez lorneteczkę. Czułem na plecach właśnie oddech, nie? Patrzyłem przez... Widać coś będzie? O. Oj, tak ciężko, ale go... O. Namierzy, fajnie. Teraz popatrzę jeszcze tam, co się dzieje na dole. I coś przegryziemy, jakąś sałatkę świąteczną. Taką sałatkę, no. Popijemy. Zamrażaliki była. Popijemy sokiem. Stuprocentowym, tylko jakiś taki czarny się zrobił. O, taki powinien być. Tak, no. Dobra, te kończymy i idziemy dalej. Ryć. I kanapka zika. Tutaj mam jakiś sygnał. Ale takiego żelaza, takiego dużego, może je wykopię, zobaczę co to było. Tam gdzieś kumpel, o, tam stoi. O, coś się tam rusza. Dobra, wykopię, może nie będzie głęboko. Co to będzie? Znaczy nie jest głęboko, bo tu na tych skałkach to tak, nie tak głęboko. No, tu nawet tak... Słuchaj, jaka ziemia. Mamy coś, co to jest? O, był jakiś hak. Wykopany hak. Łukasz, hak wykopałem. Patrz jaki, widzisz go?
przed chwilą wykopałem starą brzytwę. Nie mogłem się dokopać, bo pod korzeniem gdzieś tam była, pod dziurą, pod korzeniem. Się ukopałem. Pokażę mi tu. O, chyba to brzytwa tak wygląda. Na jakąś starą brzytewkę. Gdzie on tam poszedł? Tam rzeczka płynie na dole. Gdzie on to poszedł? Gdzieś się mi zgubił. Kumpel gdzieś tam się włóczy. Na górę gdzieś tam jakąś wszedł. Tutaj gdzieś jakiś sygnał namierzyłem. O! Gdzieś tutaj coś jest. Spróbujemy to kopnąć. O, jakiś kamek. Coś gdzieś tu jest, jakiś sygnalik, ale... O! Coś gdzieśmy wykopali chyba. Coś wykopane. O. I coś tu fajnego. Gdzie to było? O, właśnie tu. Coś tu widać. O. Jakaś monetka. Gdzie ona to była? Gdzieś ją straciłem z oczu. Coś tu. O, tu. O. Łukasz, moneciak, ty przed chwilą brzytwę i monetę znalazłem. Brzytwę i monetę teraz. Wytrę sobie ją. Brzytwę i monetę. Teraz monetkę tu. Tu. Tu brzytwę, a tu monetę. Nie wiem, to jaki taki wycieruch. O, jaki... Przecięta moneta. Ale jaka ciekawa. Ktoś sobie ją przeciął. Ale dziwnie tak. Tak, taka z tych wycieruchów. Ale nic nie widać na niej. A podkładkę może sobie ktoś robił. Przyszliśmy do niego. Spojrzymy, co on tutaj. Patrzcie, jaka moneta nadcięta. Teraz sobie wykopię. Ktoś sobie naciął, tylko blacha, nie? No, możliwe, no. Takie, no. Ciężka, straszne. A brzytwę? Brzytwę też. Tylko, no patrz. Że se kuwa. No nie, no. Kopałem, bo to na żelazo pokazywała. Taka przeskakująca. Gdzieś ją tu włożyłem do kieszonki. Żelazo, kolor, ale co? Patrz. Żelazo. O! No i co? No to? Patrzcie, Łukasz, brzytwa. No, stara hopi. Stara brzytewka. Stara hopi jak świat. Nie, no tak może nie. Połowę. O, to mamy, patrz, gwóźdź, widzisz? Gwoździk? No pokaż jaki. Czekaj. Średniowieczny. Czekaj. Pokaż, no, to już jestem kuty. Pokaż, bo. Widzisz? Czekaj. No. No, to jest ten kuty gwóźdź taki. Wiesz? I dlatego trzeba kopać takie, że takie sygnał. Widzisz? No. Dobra. Gwoździk, jak wygląda jak grzyb. A może to grzyb? Może podziemny. Trufla. No. No, to, średnio, no. To jest średniowieczny gwóźdź. No, na pewno. Sfilmujemy. Co on tam namierzył? Mówi, że od słonia chyba coś wykopał.
kopyto. Pokaż. Ale weź tak. Niżej, niżej daj, niżej. Cześć, bo nie widzę. Podkowa, nie kopyto. Łukasz. Się ukopałem trochę. Takie coś wykopałem. Podkowę końską. Nie wiem, czy ona jest stara, bo nie wiem. Akurat ta, ale taka mała, to może być stara. Od bydła. Ale może nie być. Koledze tam zaraz podrzucę, bo on gdzieś tam, o, coś tam sobie ryje. Gdzie on to jest? A nie widzę go. Gdzieś mi stracił się mi z oczu. Chyba zeszedł tam. O. Pod tutaj mam jakiś sygnalik. O. A dzisiaj jest przepiękna pogoda. No przepięknie jest. Dzisiaj jest tak pięknie, że masakra. Środek zimy. Przepięknie. Dobra, wykopiemy to. Co to będzie? A, już tu sobie wstawimy. O. Co my tu mamy? Łuska. Ale rozwalona. Chyba z pierwszej wojny. Pierwsza wojenna łuseczka. Się kopię sobie tutaj i coś fajnego odkopałem. Nie wiem, co to jeszcze jest, ale o, chyba jakiś tacak. Nóż chyba ktoś miał. Łukasz, patrz. Tasak. Tasak. Nożyk. Tu jakiś sygnalik mamy. O, tam się mój kumpel zbliża. Odkopiemy go, co to jest. Znowu te korzenie, jak one mnie. Się przebić. Co to my tu mamy? Oj, plombkę mamy. Plomba, Łukasz. Zęba jakaś. O. Co tu pisze na niej? W jaką pompkę znalazłem? Łukasz. Pisze na niej jedynka Beam Pleaser. No. Co on tu namierzył? Jako rozrył coś. Tutaj. Powiem ci takie na monetkę. Powiem ci dziwo. O tu. Tak ostrożnie tu, o.
chwilę skupienia. Tam ci biło ładnie, ci powiem. W tym. I co to? Patrz, w tej znajdce? To jest nie do wiary. Nie może gwóźdź. Patrz, gwoździk. Tak ci bił gwóźdź? Patrz. Bo ustawiłeś na gwóździe. A może sprawdź, czy jeszcze czegoś nie ma. No ja właśnie wiem, patrz. No. Jaki malutki gwóźdź. Dobra. Tutaj mam jakiś ładny sygnał. O. Klamerkę od paska. O, to ładna zieloniutka taka, taka paskowa. Się nie chcę wyostrzyć. O. Klamereczka. Od paseczka. Dobra. Skończyliśmy dzisiaj już kopanko. Idziemy do domku. Trochę tych dziadów się jakiś tam nakopało. Przeróżnych. O, takich. Nie do popatrzenia wszystkiego, co to jest. Ale coś tam się nakopało.